Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam Was w kolejnym odcinku z serii Jade Empire. I słyszę dziwne, niefajne dźwięki i mi się to nie podoba. W ogóle patrzcie, co tu jest z ziemią, taka się dziwna zrobiła. Co ja chciałam? Dzisiaj znowu podchodzę do nagrywania audio osobno, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie działać, bo byłoby mi miło mocno, gdyby to zadziałało. Co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? No nic, jedziemy dalej. Musiałabym chyba... Tknęłam kamienia. Ostatnio byliśmy w gospodzie, jak się dowiedzieliśmy, na tej miejscówce znajdują się niestety niefajni ludzie. Bardzo niefajni ludzie, czyli ludożercy. Więc teraz wybierzemy się chyba do świątyni leśnego cienia. Tych kreatur jest więcej. Chory las. No, wybierzmy się do świątyni. Chyba, że stąd wracałam. Chociaż nie, bo mapa się tworzy na nowo, więc mnie tu jeszcze nie było. Boję się, że coś mi na twarz wyskoczy, ale... O! Tu jest coś. I cutscenka. Niestety Audio City nie zbierze dźwięków z gry, więc... Więc nie będę w stanie wam puścić tego. Bo dźwięki tutaj wyciszę, a te w grze będą na miejscu. A te moje będą na... O matko, co to? Co to jest? Kim jesteś, gościu? Bo cię nie pamiętam. Okej. Jak możesz walczyć tak dobrze, skoro ciągle pijesz? Trudniej mi pić te twoje rozwodnione pomyje, niż walczyć z duchami. Czy wszystko w tym lesie musi być wybrakowane? Czekaj, ona ma wszystko na swoim miejscu i nic jej nie dynda. Najwyższy czas na porządną walkę. Czekaj, nie, to nie jest... O nie! A nie go. On będzie chciał się ze mną pobić. Bo myśli, że jestem niespoko. Panie kochany, ja jestem najsupa spoko. Czemu pan chce się ze mną bić? Ona ma wszystko na miejscu, to mnie zabiło. Okej. Okay. O, tam była jakaś tabliczka. Nie jesteś duchem, do diaska, ledwo jesteś człowiekiem. Nikt nie zdołał się jeszcze oprzeć toporom czarnego wichru. A to nie powinno być czarnego wichra? Dlaczego mnie zaatakowałeś? Z pewnością myślałem, że jesteś duchem, a poza tym wydawało mi się, że dasz sobie radę w walce. Wydaje mi się, że miałem o tobie niskie mniemanie. To normalna rzecz, kiedy jest się tak wysokim jak ja. Tak czy inaczej, pewnie jesteś tu w imieniu Lorda Yuna. Nie wyobrażam sobie innych powodów, dla których ktokolwiek by tu przyszedł. Porozmawiaj z liściastą włócznią, to człowiek Lorda Yuna, ja jestem tylko najemnikiem. Tak mi przykro, przyjmij moje przeprosiny, czasami nie sposób nad nim zapanować. Wsadź sobie swoje przeprosiny, to było niesamowite, liściasta włócznia nie jest wojownikiem, nie rozumie, jak rozkoszne bywa zwycięstwo. Właśnie miałaś nieoczekiwany zaszczyt poznać czarny wicher, najbardziej zabójczego najemnika w jadeitowym cesarstwie. On mnie nie interesuje. Lord Yun przysłał mnie, abym ci pomogła. Tak, jestem liściasta włócznia, główny łowczy Lorda Yuna. Jego ojciec nauczył mnie pewnego rytuału, który chciałam odprawić i prosić leśny cień o pomoc. Powiedz mi coś więcej. Rozpaliłem ogień i piece są gotowe, ale brakuje jednego ważnego kryształu. Bez niego nie będziemy nawet widzieć, do czego służą te piece. Mam kryształ. Masz go? Doskonale. Lepiej wrócę do obozu i powiem o tym Lordowi Yunowi. Na pewno czeka na nowe wiadomości. Ty się zabijesz, jak ty tam wrócisz. Zanim odejdziesz, powiedz mi coś więcej o tym rytuale. Uciekasz jak tchórz? Jestem myśliwym, a nie wojownikiem. Poruszam się szybko, cicho i samotnie. Moim obowiązkiem jest przekazać wieści Lordowi. Co jest potrzebne do odprawienia rytuału? Kryształ trzeba umieścić na centralnym cokole na szczycie tych schodów. Dzięki temu ramiona soczewek w niższych piecach zostaną zwolnione i światło skieruje się do pozostałych pieców. Myślę, że kluczem może być światło. W pozostałych piecach osadzono kolorowe kryształy, które zapewne zmieniają kolor światła. Ojciec Lorda Yuna nazwał to rytuałem pór roku. Powiedział, że lasy obchodzą tylko dwie pory roku. Chłodniejsze powietrze zimy i palące skwar lata to jedyne rzeczy, które las zauważa. O matko, jakie kolory wiążą się z poszczególnymi... Niebo zimą jest błękitne i rześkie, a pola wiosną zielone. Letni upał to ognista czerwień. Czyli niebieski będzie potrzebny i czerwony. Do czego służy centralny cokół? Przymocowany jest do jakiejś soczewki, która zapewnie ma skupić światło z pieców. Jeśli właściwie odprawisz rytuał, to leśny cień ci się ukaże.
Nie no, dalej już sobie poradzę chyba. Kluczem są chyba lato i zima. Czarny wicher zostanie z tyłu, żeby w razie czego pomóc. Tylko ty możesz go kontrolować. Na pewno znajdzie się dla niego jakaś robota. Hej, nie jestem jakąś butelką taniego wina, żeby mnie przekazywać w koło. A niech to, według mnie nawet wina nie powinno się nikomu przekazywać. Lord Yun dobrze ci zapłacił, byś chronił jego ludzi, a teraz płaci, byś chronił jego nowego agenta. Chyba nie złamiesz danego słowa. Moje słowo jest nic nie warte, a niedobrze mi na samą myśl, że zdołał mnie pokonać przeciwnik, który nie miał na swoich usługach całej armii. Trzymaj się mnie, a zobaczysz jeszcze więcej. Będę z tobą szczery, nie przegrywam walk i nigdy bym nie przypuszczał, że przegram w tym lesie. A nagle przychodzisz ty i spuszczasz mi manto. Możesz się przydać, witaj na pokładzie. Oto moje zasady. Należy trzymać łapy z dala od moich toporków, z dala od mojego wina i nie wchodzić pomiędzy mnie i moich wrogów. Jeśli możesz z tym żyć, to się świetnie dogadamy. No czyli jesteśmy ty, ja i panna Różowiutka. Może ona odwróci uwagę naszych wrogów, odsłaniając nóżkę. Co za zbok! Chcesz się przekonać na własnej skórze, jak te nóżki potrafią dokopać? Ognista, to mi się podoba. Uważaj na siebie, jeśli taka jest wola duchów, szybko dotrę do obozu Lorda Yuna. Jeśli będziesz potrzebowała zapasów lub treningu, tam mnie znajdziesz. Okej. To poszukajmy jakiejś istoty, której można uprzykrzyć dzień. Chodź ze mną, twoje topory mogą się... Udaj się do lądowiska Tiena i poszukaj moich towarzyszy. Uda się do lądowiska. Jasne, jak mi się poszczęści, to coś mi się nawinie pod moje topory, choć pewnie zepsułaś mi zabawę, oczyszczając drogę już wcześniej. Może pójdę naokoło. Zyskałaś towarzysza, ale supa. Co to jest? Postument. Świątynny kryształ. Umieszczasz brakujący kryształ w cokole. O! Ja nie chciałam. I'm not ready to this. Ja totalnie nie pamiętam tych zagadek. One były takie przełącznik. Okej. Okay. Zagadki są straszne w tej grze. Teraz tutaj? O to chodzi? Żółty przełącznik. Nie, my potrzebujemy czerwonego. Czerwonego i... I niebieskiego. O, tu. Tak, to. Moment. Źle wybrałam. Niebieski. Łańcucha nie da się... Najpierw musisz wyjąć z pieca drugi kryształ. O nie, to muszę najpierw wsadzić tamto i wyjdzie, że źle zrobiłam. Bo nie te kolory wzięłam. Nie możesz go ruszyć. A co ja mam wyciągnąć? Co mam wyciągnąć i gdzie? Bo nie mam pojęcia. I don't know. Kapliczka skupienia. Niby się skupienie przydało, ale widzę, że tutaj są jakieś zwoje fajne. Tutaj pewnie nic nie ma. Gdzie jest ten kryształ, ja się pytam. O który kryształ chodzi? Może tak bardziej. Bo wiem, że wybrałam zły. Wybrałam zły kolor i mam wyciągnąć, ale że ten tu? Nie, on zniknął. A, co ja mam zrobić? Nie chcę robić cięć, bo się boję, że znowu Audacity padnie. Aha, muszę wyciągnąć ten może. Jezu, jaka jestem głupia. Nie, znowu klik na mnie to, co chciałam. Wyjdź. Wyjdź to. Wsadź to. Jest niebieski. I czy będę mogła złapać ten czerwony? Łańcuch jest zablokowany, nie możesz go ruszyć. Ale dlaczego? Co się stało z łańcuchem, że jest zablokowany? Hem. Why? Coś tu się stało, że tu jest bloknięte? Nie, stąd przyszłam tutaj, jeżeli się nie mylę. Czemu łańcuch jest zablokowany? Dawać łańcucha! Nawet nie wiem, gdzie tego szukać. Nie no, już przecież zaświeciłam tym, to co, to muszę puścić teraz to i dopiero... Bo nie wiem, czy muszę włożyć jeden i drugi, czy co? Tutaj widzę, się świeci. Czerwony. A tego to w ogóle nie można ruszyć. Dlaczego tego nie można ruszyć? Nie zgadzam się! Chcemy niebieski, to na pewno. Ale dlaczego tego nie mogę ruszyć? Przecież tu nic nie ma.
Nie możesz go... Gwiazdo zaranna, masz mi coś do powiedzenia? Pomogę ci. Aha, super. Ona mi nic nie powie. Tu nic. Tu też nic. Może jednak z tyłu coś tutaj jest. Tylko ja o tym nie wiem. Nie no, stąd przylazłam tutaj, więc to by było trochę bez sensu. No, tu jest nawet pani małpa. A, kości. Take it. Nie, pieniążki. No nie, to jest bez sensu. Chociaż może. Czy ja tu byłam? Byłam tu. Chyba będę musiała jednak zobaczyć jakieś poradniki na YouTubach, bo nie mam pojęcia, jak to zrobić. Okej, chciałam tylko powiedzieć, że już ogarnęłam, o co chodzi. Po prostu poszłam nie tą drogą do tyłu, co trzeba, a tutaj był przełącznik, który pozwolił mi odblokować tutaj ten czerwony kolor. I ja jestem nieogarem, więc pewnie to wytnę. Chyba ten odcinek będzie dłuższy niż... Zrobiłam dobrze czy źle? O, to jest... Boże, ile świateł! Ile świateł, bo nie patrzyłam dalej, nie spoilerowałam sobie postument. I co teraz? Jest lisica. Portal! Portal! Dobrze zrobiłam! Idziemy! O, level postaci. Czekajcie. Wbijamy sobie to od razu. Dwa w ciało, jedno w ducha, koniec, okej. I podbijemy sobie skaczącego tygrysa. Tutaj niech będzie. Zapisać zmiany. Okej, wracamy do gry. Jakie to stresujące! Boję się tej gry coraz bardziej. By się pewnie nie bio... Okej! Cycasta pani lisica, cytata pani lisica. O, znowu jest ładnie, jak tu pięknie. Czy to te... O Jezu, ile tu jest halucyn. Co ty brałaś, Janusz? Że cię halucyny zaatakowały. Boże, tenycza. Zdajesz sobie sprawę, w jakich tarapatach się przez ciebie znalazłem? Uporanie się z papierkową robotą, która dotyczy twojej ostatniej walki, zajmie mi co najmniej tydzień. Przez długi czas wydawało mi się, że będę miał z tobą spokój, ale potem doszło do tego ataku bandytów i od tamtej pory nie miałam ani chwili wytchnienia. Kim ty jesteś? Kim jesteś? Nie masz pojęcia, o czym mówię, prawda? Jestem Zingbu, magiczne liczydło. Otrzymałem zadanie zapisywania, zestawiania i wyszczególniania zniszczeń, które powodujesz. Ale czemu tylko ja? To wcale nie jest kaszka z mleczkiem, a odkąd wzięłaś się za poszukiwanie swego mistrza, to już w ogóle. To nie rób tego, dla mnie to żaden problem. Ha, po raz kolejny wykazujesz się ignorancją. Masz pojęcie, jaki chaos powstałby, gdybyśmy nagle przestali liczyć? Absurdalne. Spójrz na czarny wicher swojego towarzysza, co za koszmar. Z jego wyskokami nie można sobie poradzić cały departament. Ale wyobraź sobie, co by było, gdyby jego różne czyny nie zostały zapisane. Nigdy nie bylibyśmy w stanie określić jego docelowego miejsca na wielkim kole. Tego nie można zgadywać. Potrzebne są protokoły w trzech egzemplarzach, podpisane przez samą nadzorczynię uszkodzeń ciała i zaburzeń zdrowotnych. To chyba przyrost naturalny. To chyba trudne zadanie. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Pamiętasz to krótkie spotkanie z Gołomniejszym? 3040 stron. Podczas pracy nad tym raportem straciłem trzech asystentów. Przepraszam. Aha, to powód, dla którego jestem tutaj, a nie w niebiańskiej biurokracji, sporządzając tabelę twoich ostatnich wyczynów. Najwyraźniej brak mi umiejętności, by dotrzymać ci kroku. Zostałem odesłany na niższe stanowisko w Departamencie Handlu. Jedyną pociechą jest to, że już nie będę musiał się zajmować twoimi wyczynami. Będę miał szczęście, jeśli odzyskam pozycję, jaką zajmowałem, zanim się pojawiłaś, ale mam plan, który może mi w tym pomóc. Sam będę ci co? Do czego jestem ci potrzebna? Spodziewałam się, że będziesz u mnie zaopatrywała się w różne przedmioty. Jeśli chcesz, ja także kupię coś od ciebie. Mam już dostawcę towarów. To mój kolega z działu przedwczesnych zgonów, którego również ostatnio zdegradowano. Pozbywając się innych dostawców i nabywców, oszczędzę czas i będę wydajniejszy. Może w ten sposób uda mi się odzyskać honor utracony podczas zmiany. Aha. Okej? Jak to dokładnie działa? Po prostu wezmij mnie jako jednego ze swoich towarzyszy, a zjawię się natychmiast. Teraz mam jednak sporo do zrobienia. Pierwszy raz widzę tego typa. Okej, nie bój się, będę w pobliżu. Wezmij mnie, gdybyś czegoś potrzebowała. Miłego dnia. To jest
Pierwszy raz coś takiego. Co to? Ładnie to taktykać, nie twoje? O nie, Liski. Człowiek, tutaj nie należysz do rodziny, nie powinno ci tutaj być. To o niej mówiła nasza pani, gdy ostatnio powróciła. Zabierzemy cię. Demony znowu nadciągają. Człowieku, jeśli ci życie miłe, wspomóż nas w tej walce. Demon żaby. Supa. Zawsze chciałam bić się z kitsune. Czy to jest kitsune? To jest kitsune, prawda? Kitsune! Leśny cień żywi względem ciebie pewne podejrzenia, człowieku, ale zasłużyłaś sobie na bezpieczne przejście. Uważaj na demony. Im bardziej nasza pani słabnie w wyniku choroby drążącej drzewa, tym bardziej stają się agresywne. Matka, demon, któremu służą, jest teraz wystarczająco silna, by posłać swe sługusy do bezpośredniego ataku i splugawić świętość tego miejsca. Dlaczego twoja pani mnie zaatakowała? Mówiła o waszym spotkaniu. Żałuję, że cię zaatakowała i uważa to za pomyłkę. Powiedziała, że będziesz chciała przed nią stanąć. Idź na górne wyspy i zrób to. Zabija... Pójdę pomówić. Nie gadajmy tyle. Okej, muszę być ostrożna. Matka dziś nie zwycięży bez względu na to, ile demonów wyślę. Widzę, że one tutaj to wszystko pilnują. A mi zaraz jakiś demon na ryj wyskoczy. No scam 100% legit. O, małpa. Nawet tu są małpy. Co z tym psem? I więcej lisków! Tak, uwielbiam, jak psy szczekają. A mój to już szczególnie, bo jest tak blisko, że wiecie. Uuu, koń! Wow! O matko, spalił mnie. No tak, on miał takie umiejętności. W późniejszym czasie będziemy mogli się tego nauczyć, jeżeli dobrze pamiętam. Zdobyłam coś. Co ja zdobyłam? O! Już zdobyłam ten styl. Jestem końskim demonem. Czujesz tos? Czuję moc. Ups. Przydałoby mi się życie, ale chyba nikt nie ma. Chyba nikt. Ktoś się tam bije dalej. Jejku! Zabiją mnie. Zabiją mnie, Boże. Ajś. Pierwszy raz w tej grze umarłam. Ciekawe, gdzie będę miała teraz... Czytaj ostatnio zapisaną grę. Zróbmy tak. Aha! To od początku. O matko. Dobra, wiecie co? Z Leśnym Cieniem i tak spotkamy się pewnie dopiero w następnym odcinku. Ja żegnam się z wami. I oczywiście wyczekujcie następnego, jeżeli wam się to podoba. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i na razie!